Na studiach przeczytałam książkę Zabawić się na śmierć Postmana i bardzo, bardzo nie spodobała mi się ta książka, bo jestem miłośniczką podejścia właśnie zabawowego. Zdobywania wiedzy dzięki zabawie, pracy przez zabawę. Uważam, że my ludzie zrobiliśmy bardzo wiele, osiągnęliśmy bardzo wiele właśnie bawiąc się. Dlatego, że szukaliśmy innych, lepszych rozwiązań, próbowaliśmy, eksperymentowaliśmy i nie traktowaliśmy pracy jako coś ciężkiego, tylko właśnie przez to, że często bawiliśmy się formami. I ta zabawa formami jest niesamowicie ważna w edukacji. Dzień dobry, nazywam się Anna Sikorska i zapraszam Was na spotkanie z książką, która zabierze Was do świata zabawy, do świata gry. Gry takiej w książce. Jak przeżyć w średniowieczu? Jak przeżyć jest serią zabierającą nas w różnorodne czasy. Tym razem lądujemy w średniowieczu, aby poznać otoczenie zamku, ale nie tylko, bo zajrzymy też do chłopskiej chaty, dowiemy się, jak wyglądało życie przeciętnych ludzi. Jak wyglądała walka o władzę między szlachtą a mieszczanami? Gdzie i w jaki sposób żyli, tworzyli, walczyli o przetrwanie mieszczanie? Jakie mieli zajęcie szlachcice? Dlaczego klasztory były ważne? I wiele, wiele innych tematów. Cała akcja, opowieść toczy się wokół tego, że życie w średniowieczu nie było łatwe. Czyhały na ludzi całe mnóstwo niebezpieczeństw. Od rzezimieszków, przez różnorodnych zbójów czyhających w okolicznych lasach, więc podróże nie były bezpieczne. Jeśli nawet nie zapuszczaliśmy się poza osady, to też czekało na nas mnóstwo różnych wyzwań. Od chorób przenoszonych przez gryzonie, po głód, który był wynikiem różnorodnej pogody, przez zrzucenie z konia i wiele innych niespodzianek. Życie ludzkie w średniowieczu nie było łatwe. Czy uda Wam się przetrwać? Polecam Wam komiks i do zobaczenia.